Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy intensywne opady i burze od południa przez Kieletczyznę Lubelszczyznę po centrum. Miejscami może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet i więcej. Przelotnie może padać również od Wybrzeża Gdańskiego po Wielkopolskę. Na północnym wschodzie mogą zdarzyć się zanikające burze. Pogodnie przez całą noc powinno być na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na południu silny. W tatrach porywy mogą dochodzić do 90 km na godzinę, w czasie burz do 65. W ciągu dnia na północnym zachodzie nadal sporo słońca. Poza tym najczęściej będzie padać i to miejscami mocno. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie, w centrum oraz na Dolnym Śląsku przejdą burze. Niektóre gwałtowne z silnym wiatrem, ulewami czy opadami gradu. Chłodno w Małopolsce i na Podkarpaciu zaledwie 15-16 stopni. W piątek więcej słońca na zachodzie, ale słabe opady mogą zdarzyć się jeszcze gdzie gdzieniegdzie na wschodzie i południu, a burze niewykluczone na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku. Najchłodniej na Podkarpaciu 17 stopni. W sobotę pogodnie od Pomorza po Śląsk i Małopolskę. Poza tym chwilami trochę słońca, ale wciąż możliwe przelotne opady i burze. Cieplej już od wtorku. Do zobaczenia.